W powieści Tolkiena Hobbit, w pierwszej części tej powieści, Gandalf proponuje Bilbo Bagginsowi pewną przygodę, pewną podróż. Zachęca go, namawia go, aż w końcu sam Bilbo Baggins pyta się Gandalfa, czy może mu obiecać, że wróci, że on właśnie wróci odmieniony. Na co odpowiada Gandalf, że nie mogę ci tego obiecać, ale obiecuję ci, że wrócisz z tej podróży, z tej przygody jako inny człowiek. Wrócisz odmieniony. Witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy i sympatyków dobrych mediów. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzisiaj jest przewidziany fragment świętego Marka w 9 rozdziale. Znamy tę sytuację bardzo wyjątkową, kiedy Jezus bierze trzech uczniów ze sobą, Piotra, Jakuba i Jana, i idzie z nimi w góry wysoko. Ten, kto zaraz był kiedykolwiek w górach i lubi chodzić po górach, to dobrze wie, co to znaczy pokonać wszelki wysiłek, jakikolwiek, żeby tylko dostać się na szczyt i tam sobie po prostu posiedzieć, pobyć. Sam kiedyś byłem na wysokim szczycie, miałem mało czasu, trwało to właściwie parę sekund, bo szybko trzeba było schodzić, bo zbliżała się burza. Ale w każdym razie doświadczyłem tego szczytu. A więc Jezus bierze tych trzech uczniów, ale im nie mówi, co się wydarzy, więc musieli być nieco zaskoczeni, skoro zobaczyli bóstwo Chrystusa, skoro usłyszeli głos Boga Ojca i skoro to było dla nich takie doświadczenie, że dało im odpowiedź na ich najgłębsze pragnienie. Tak jak każdego z nas. Każdy z nas pragnie spotkać Boga żywego, to znaczy żyć pełnią miłości. To się stanie oczywiście w Królestwie Bożym, ale póki co no musimy iść ciągle pod górę, ciągle w górę, nie sami, tylko z Panem Jezusem, bo to on nas właściwie będzie tam wprowadzał na ten szczyt, żeby tam spotkać żywego Boga, doświadczyć Jego miłości i pewnie tak jak Piotr, zapragnąć, żeby to się nie zmieniło. A tymczasem trzeba schodzić z góry. I tu, siostry, bracia, dotykamy pewnej reguły w duchowym życiu, mianowicie reguła czy zasada falowania. To znaczy, raz mamy doświadczenie bliskości Boga, a za chwilę jest spadek. Jak mówi to święty Ignacy, raz jest pocieszenie, potem jest trapienie. I tak to właśnie w naszym życiu jest i to jest taka zasada, która oznacza, że człowiek się normalnie, prawidłowo, duchowo rozwija. I tak naprawdę to pocieszenie zawsze pochodzi nie od nas, to doświadczenie tylko jest łaską. Tak jak właśnie mieli trzej uczniowie, łaskę od Chrystusa otrzymali, głębokiego, mega pocieszenia. Wcale się nie dziwię, że chcieli tam zostać. Tak jak powiedział Piotr, postawimy tu trzy namioty. A jak jeszcze zobaczyli Eliasza i Mojżesza, to już w ogóle cuda. Więc cieszmy się, że czasem w naszym życiu jest tak, że zaraz po pocieszeniu, zaraz po pięknym doświadczeniu bliskości Boga jest właśnie dół. Bo musimy schodzić na dół, żeby też szukać Boga właśnie w tych sytuacjach też, gdzie po ludzku jest trudno. Czasem są właśnie wątpliwości albo pokusa zniechęcenia, a przecież Bóg jest cały czas z nami. I dlatego bądźmy wdzięczni Panu Bogu za te wszystkie momenty, sytuacje i doświadczenia, które pewnie już nieraz mieliśmy, spotkania żywego Boga, a z drugiej strony pamiętajmy, że ta zasada falowania, ona w życiu naszym będzie obecna cały czas. I nie dziwmy się właśnie tak sytuacją, kiedy będziemy mieć takie doświadczenie jakby wątpliwości, marazmu, braku obecności Boga. O tym mówią też święci mistycy, którzy przeżywali właśnie te wszystkie sytuacje i to spisali, nam przekazali, żebyśmy my, korzystając z tego bogactwa, wiedzieli, że tak po prostu jest. Ale to nie oznacza, że wtedy Boga nie ma. Dlatego bądźmy wdzięczni Panu Bogu za te wszystkie piękne doświadczenia Jego obecności, a z drugiej strony czuwajmy i przygotowujmy się na to, że trzeba będzie nieraz z tej góry, z doświadczenia miłości Boga, schodzić i w codzienności szukać każdego dnia obecności Boga. Tyle na dzisiaj. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, drogę popołudnia czy wieczoru, następnego tygodnia Wielkiego Postu i do zobaczenia następną niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.